Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić motyw na Discorda. Zatem, pierwsze co musimy zrobić, to mieć Discord na swoim komputerze. Musimy wejść w przeglądarkę, na przykład na Google Chroma, i wpisujemy w przeglądarkę, Better Discord. Potem klikamy pierwszy link, co nam wyskoczy. Klikamy Download. I czekamy, gdy nam się zainstaluje. Już nam się zainstalowało, musimy otworzyć. Odpalamy nasz program. Dobra, zatem teraz możemy wrócić do tego. Kiedy już mamy odblokowane, klikamy Open. Gdy już nam się to otworzy, akceptujemy, dajemy Next, dajemy Instaluj Better Discord, wybieramy, w którego mamy Discord wejść i dajemy tę pierwszą opcję, którą wyskoczy, dajemy Install. Super. Gdy już nam program połączył aktualnie Discorda. Discorda to będzie się włączał. Teraz możemy zamknąć Better Discorda na razie. Dobrze, super. Mamy teraz Better Discorda na naszym komputerze. Teraz, by sprawdzić, co się dobrze wszystko zainstalowało, wchodzimy w ustawienia Discorda. Zjeżdżamy na sam dół. I jak dobrze jesteśmy w stanie zauważyć, mamy tutaj Better Discord zakładkę. I teraz, by sobie dodać, powiedzmy, DEMS, dajmy tutaj Open the folder DEMS i teraz tak, musimy sobie wejść na Google, wchodzimy sobie na stronę jeszcze raz Better Discord, klikamy sobie DEMS, schodzimy sobie niżej i wybieramy sobie jakiś typ, co nam się podoba. Załóżmy, ja bym chciał, żebyśmy na naszym Discordzie posiadali ten. Już nam się to pobrało, klikamy sobie to tu. Teraz sobie po prostu zminimalizujemy to. Teraz to możemy sobie, nie, tego nie tak, możemy sobie to po prostu przeciągnąć do naszej przeglądarki. Tu mamy, jak widzicie, to jest zrobione wszystko od HTML-u i CSS-ie. Dajemy Open Folder. Tu sobie po prostu wychodzimy i dajemy sobie to. O kurde, coś nie działa. Dobra. To tak, co potrzebujemy zrobić, no to wchodzimy w Open Dem Folder. Ściąga nas do DEMS. My w takim razie musimy wejść w Downloads i wybrać to. Kurde, jeszcze raz. Open DEMS Folder. Przerzucamy sobie z folderu Downloads, wrzucamy do folderu DEMS. Jak to przerzucimy, jak jesteście w stanie zauważyć, pokazuje nam się tutaj w folderze DEMS, w zakładce Better Discord, wyskakuje nam nasz motyw, nasze tło Discorda. Kiedy damy tą opcję, nasz Discord automatycznie się zmienił i posiadamy właśnie motyw, specjalną czcionkę. Wszystko się zmienia. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Cześć.